Cześć, witajcie. Dziś odcinek trochę nietypowy, bo odcinek o dekoderach. Dlaczego go nagrywamy? Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie trwa refarming sposobu nadawania telewizji naziemnej i może się okazać, że Co trwa? Refarming. Tak to się nazywa? Tak to się nazywa. Aha. I może się okazać, że wasz dekoder lub stary telewizor przestanie odbierać telewizję naziemną, bo pracuje w starszym standardzie, potrzebne jest urządzenie wspierające nowy standard. Jeżeli macie w miarę nowy telewizor, to w porządku. A co jeżeli na przykład na działce, tak jak my teraz, macie telewizor starodawny z bańką i jakiś tam dekoder? No musicie kupić nowy. Ale jaki? To wcale nie musi być taki bardzo stary telewizor. No tak, nie musi być stary, bo może być już płaski nawet i też nie odbierać. Tak, może być płaski, może być nawet Smart TV, myślę, żeby się znalazły. Tak, bez problemu, oczywiście. I zaczniemy tutaj od przestrogi. To jest dekoder, który kupiłem w tym roku w jednym z marketów. 50 zł kosztował, więc powiedzmy strata marna. Pokażemy na zbliżeniu, ale jest ładnie napisany DVB-T2. I on odbiera DVB-T2, tylko że to nam nic nie da. Bo? Bo to trzeba rozdzielić dwie różne rzeczy. DVB-T2 to jest jakby sposób nadawania, a oprócz tego jest sposób kodowania, czyli właśnie, tak zwany kodek. U nas równolegle z wprowadzeniem DVB-T2 przechodzimy na kodowanie HEVC. To jest High Efficiency Video Codec. Wcześniej był stosowany AVC, czyli Advanced Video Codec. Czyli mieliśmy zaawansowany, a teraz mamy wysoce efektywny. Faktycznie on jest wydajniejszy, to znaczy tą samą jakość możemy przesłać używając mniejszej ilości danych, dzięki czemu możemy upchnąć więcej kanałów w tym samym paśmie. Natomiast to, że nasz telewizor albo nasz dekoder odbiera DVB-T2, to wcale nie znaczy, że będziemy odbierali po tym, jak to mówisz, refarmingu. Bo właśnie musi wspierać jeszcze ten nowy kodek HEVC. HEVC. I właśnie, jak tutaj sobie zobaczymy, AVC. Dokładnie. Nie będzie działało. Musicie patrzeć uważnie na to, co jest napisane na opakowaniu, czy to z przodu, czy to z tyłu, zanim kupicie, bo jak widzicie, one są wszystkie mniej więcej w ten sam sposób w sklepach zapieczętowane. Musicie tu niestety wysilić trochę wzrok i przeczytać na opakowaniu, czy dane urządzenie wspiera kodek HEVC. Albo H265, bo to jest to samo. To jest dekoder właśnie ten, który pokazujemy ku przestrodze. A to są trzy różne dekodery. One kosztowały w markecie pomiędzy chyba 70 a 100 zł. Nie pamiętam. Tak, myślę, że 100 zł to jest taka górna granica, którą można dać za tego rodzaju urządzonko. I zaraz zobaczymy, czym one się różnią w praktyce, czy to jest to samo, czy jednak czymś się różni. Tak, i jeszcze podpowiemy wam, na co zwracać uwagę przy wyborze dekodera, żeby w sumie niepotrzebnie nie przepłacić, a jednocześnie kupić dekoder, który spełni swoje zadanie, czyli pozwoli wam oglądać telewizję w takich oto przyjemnych okolicznościach przyrody. Istotną rzeczą, która powinna zaważyć na wyborze dekodera, jaki kupujecie, jest złącze. Generalnie każdy z nich jest wyposażony w złącze HDMI. Jeżeli wasz telewizor takie posiada, nie ma problemu, podłączycie bez problemu praktycznie każdy z dekoderów. Ale jeżeli macie starszy telewizor, taki na jakim my testowaliśmy, warto, żeby dekoder miał wyjście euro. Jeszcze tak, co do wyjść. Jak widać, ten jest najbiedniejszy, bo on ma tylko wejście antenowe, wyjście euro, wyjście HDMI. Dobrze, że ma wyjście euro, bo mógł nie mieć. Tak. To jest w zasadzie taka podstawa. Jeżeli patrzymy tutaj, to mamy w zasadzie to samo, ale oprócz tego mamy wyjście koaksjal na audio. Czyli jeżeli byście chcieli sobie na przykład podłączyć jakiś zestaw, powiedzmy stereo, czy też soundbara, to musicie zwrócić uwagę na to, żeby jeszcze było wyjście audio w dekoderze. No oczywiście można przez telewizor podłączyć, ale to jest dodatkowa tu jest komplikacja. Już bezpośrednie wyjście. Lepiej, żeby było, niż ma go nie być. Natomiast Manta ma najbogaciej, bo oprócz tego, że ma wyjście audio, to jeszcze ma przelotowe wyjście antenowe, czyli teoretycznie możemy sobie za nim podłączyć następny dekoder do innego telewizora, albo nie wiem, magnetowid, jak ktoś jeszcze używa takiego sprzętu. Żeby po prostu jedną anteną jakby zasilać dwa dekodery, czyli macie jedną antenę, ale 2-3 telewizory dalej. Jeżeli postawicie taki kolejny dekoder, to może iść przelotka, tylko pamiętajcie, że zawsze na przewodzie antenowym może być jakaś strata, jak sygnał jest słaby, no to ten na końcu już może części kanałów nie wyłapać niestety. I teraz tak, z praktycznych rzeczy. Obejrzeliśmy sobie w sumie 5 dekoderów, oprócz tych 3, i mieliśmy okazję sprawdzić, jak się zachowują dekodery też, które nie obsługują nowego standardu. Więc tak, dekoder, który nie obsługuje DVB-T2, jeżeli mu przeszukamy kanały,
to kanał Sprawdzam TV, który jest w tej chwili obecny, nadawany właśnie po to, żeby sobie sprawdzić, jest wykrywany jako kanał radiowy. Taka ciekawostka. Czyli macie dźwięk, a zamiast obrazu plansza, ta, którą natywnie pokazuje dekoder, kiedy po prostu odbieracie na nim programy radiowe. Jakaś taka zaślepka. Tak. Dekoder, który obsługuje DVB-T2, ale nie obsługuje hewca, wykryje kanał jako kanał telewizyjny, natomiast zobaczymy po prostu sieczkę. Tak. A jeżeli wszystko jest w porządku i mamy ten właściwy dekoder gotowy na nadchodzący, wchodzący, uruchamiany system nadawania, pokaże się już odpowiednia plansza z adekwatnym komunikatem, taka jaką w tej chwili widzicie. Mamy tutaj trzy dekodery, które jak się okazało działają. Po prostu. Każdy robi swoje, na każdym daje się oglądać telewizję i umówmy się, że przy takim telewizorze, na jakim testowaliśmy, nie wyłapiemy żadnych niuansików związanych z jakością odbioru. Po prostu obraz i dźwięk jest, albo go nie ma. W naszym przypadku we wszystkich trzech dekoderach obraz i dźwięk były, czyli wszystko jest w porządku, każdy z nich spełnił swoje podstawowe zadanie. Ale diabeł tkwi w szczegółach, chociażby w interfejsie użytkownika. Te najtańsze dekodery mają naprawdę taki, powiedziałbym delikatnie ujmując, toporny interfejs, niezbyt ładny graficznie, nie najlepiej też czytelny i jednocześnie miewają też mało poręczne piloty. Za chwilę powiem jeszcze trzy słowa o pilotach. Chciałem też zwrócić uwagę, że interfejs w tych dwóch dekoderach był w zasadzie identyczny jak w tych dwóch starych dekoderach, tak, które nie chciały działać. I to jest chyba to samo oprogramowanie. Najwyraźniej jest stosowane to samo oprogramowanie, nawet bym poszedł dalej, że prawdopodobnie i układy sterujące z dalnym sterowaniem również są podobne, bo jak widzicie, chociażby te dwa piloty są dokładnie takie same. I skoro już wtrącam słowo o pilotach, no to popatrzcie. Te piloty, no cóż, spełnią swoją rolę, jak najbardziej działają, ale czy one są wygodne i poręczne? No cóż, na pewno wymagają przyzwyczajenia się, ale według mnie są za małe, mają zbyt małe przyciski. Nie do końca chyba intuicyjnie też rozmieszczone, ale można trafić coś lepszego, bo na przykład jeden z naszych dekoderów ma zupełnie inne oprogramowanie, zupełnie inny, dużo wygodniejszy interfejs użytkownika, dużo czytelniejszy i do tego ma jeszcze bardziej estetycznego i wygodniejszego w obsłudze pilota. Ten pilot już w zasadzie bardzo mocno przypomina pożarne piloty od telewizorów i ma większe, wygodniejsze przyciski. A do tego jeszcze ma ciekawą opcję, bo można go sobie przeprogramować do obsługi naszego telewizora, po to, żeby używać jednego pilota, a nie dwóch osobnego do telewizora, osobnego do dekodera. Na to również warto zwrócić uwagę przy zakupie, ale tak naprawdę może podpowiedzmy krótko, który dekoder kupić. Mamy tutaj trzy dekodery, które prawie że kosztują tyle samo, bo różnica jest 30, może 40 zł. Ale okazało się, że mimo wszystko ten najdroższy okazał się być tym najlepszym, bo ma najlepszego pilota, ma wyjście audio i ma bardzo sympatyczny interfejs użytkownika. Ja bym jeszcze powiedział w ten sposób. Wszystko zależy do czego go potrzebujemy, bo tak jak ja na działce potrzebuję telewizor, żeby był. Tak naprawdę. No, 30 czy 40 zł można spożytkować inaczej. Tak, no, więc powiedzmy, że na działce można robić wiele innych ciekawych rzeczy, a niekoniecznie oglądać telewizję naziemną. Natomiast wydaje mi się, że jest to kwota na tyle mało znacząca, chociaż jednak biorąc pod uwagę całość ceny urządzenia dość wyraźna, że chyba jednak warto dopłacić za tą trochę lepszą jakość, chociażby nawet za poręczniejszego pilota. To już jest warte tych paru dyszek. Tak, tylko tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że jak idziemy do sklepu, to mamy to wszystko popakowane, tak, i w zasadzie tak nic nie wiemy. Niestety. Więc tak, jeżeli nie zależy nam w zasadzie specjalnie na niczym, to bierzmy najtańszy, na którym jest napisane, że ma hewc. Tak. I on będzie działał. I on będzie działał, on sprawi, że będziecie mogli oglądać telewizję, sprawdzi się w swojej podstawowej roli. Natomiast jeżeli chcecie A czegoś jeszcze ewentualnie więcej, sprawdzić, czy ma wyjście euro. Tak, jakie ma wyjście, ale to też będzie opisane na opakowaniu i tu podkreślamy kolejny raz, czytajcie opisy na pudełkach. A najlepiej, gdyby sprzedawca umożliwił wam chociażby odpakowanie urządzenia i obejrzenie. Niekoniecznie jak sam dekoder wygląda, ale jak chociażby wygląda pilot do niego. Jeżeli zobaczymy pilot z takich seryjnych, to prawie na pewno będzie tam też to samo oprogramowanie, tak, takie siermiężne i tak to dalej. To jest taka, powiedzmy, pewna zasada, którą może troszeczkę tutaj na wyrost stworzyliśmy, ale możemy wam spokojnie powiedzieć, jeżeli jest taki pilot, to oprogramowanie dekodera będzie prawdopodobnie będzie toporne, a w dodatku też nie będzie demonem prędkości, jeżeli chodzi o działanie. Natomiast w wypadku mądrzejszych pilotów, które ładniej wyglądają i dekoder jest trochę droższy, jest już cień szansy, że będzie lepiej. Tak.
Natomiast pewności oczywiście nie ma, bo może być tak, że kupimy za 150 zł dokładnie to samo, co byśmy kupili za 70. No i jedyna metoda to po prostu sprawdzić. Dokładnie. Czyli krótko podsumowując, wybierając dekoder, przede wszystkim sprawdzacie, jakie wejście ma wasz telewizor i szukacie dekodera, który takowe wyjście ma. Potem sprawdzacie opis na opakowaniu, czy ma Hertz lub H265 na opakowaniu napisane. Jeżeli tak, to jest ten właśnie dekoder. I na tym kończymy. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy podobają wam się również tego rodzaju filmy robione przez nas, niekoniecznie na temat smartfonów, a byli z wami Adam i Konrad. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć.